Baedeker, Porta Fidei. Być chrześcijaninem to być świadkiem wiary. Mało tego, to być świadkiem Chrystusa. Nie tak jak apostołowie, którzy historycznie mieli możliwość spotkać, słyszeć, dotykać Jezusa, ale jak wszyscy ci, którzy we chrzcie i w bierzmowaniu przyjęli dar Chrystusowej łaski i rozpoczęli życie z Chrystusem i dla Chrystusa. Baedeker, Porta Fidei. Termin świadek, świadectwo jest określeniem biblijnym. Pojawia się i w Starym, i w Nowym Testamencie, a zatem musi być ważny, musi być nośny, musi zawierać istotne treści. I tak na przykład w Starym Testamencie świadkiem nazywany jest Izrael. Dwukrotnie w księdze proroka Izajasza Izrael jest nazywany tym, który ma przed innymi narodami składać świadectwo, mówić, wyznawać o mocy Jahwe, jedyności Jahwe, o Jego łaskawości i miłości. Podobne określenie jest użyte do Arki Przymierza i do tablic Dekalogu. Arka jest Arką Świadectwa, tablice są tablicami świadectwa, a namiot spotkania, gdzie Mojżesz rozmawiał z Panem, jest namiotem świadectwa. A zatem szczególnie uprzywilejowane instytucje, które uświadamiały Izraelowi, czego doświadczył i do czego jest wezwany. I tę kategorię przyjmuje Nowy Testament. Nazywany Jezus jest świadkiem. Jezus jest świadkiem Ojca, Jezus daje świadectwo prawdzie, Jezus jest świadkiem nowego życia. Jezus otrzymuje też świadectwo od Ojca podczas chrztu w Jordanie, podczas przemienienia. Również Duch składa o Jezusie świadectwo. A zatem okazuje się, że do tego określenia bycia świadkiem przywiązywana jest głębsza treść, skoro sam Bóg używa tej formuły, by powiedzieć, kim jest, co czyni i czego oczekuje od człowieka. Historycznie najbardziej uprzywilejowanymi świadkami są apostołowie, grono 12. Dlatego, że naocznie, nausznie byli przy Jezusie, dlatego, że zostali przez Niego przygotowani i posłani i wreszcie dlatego, że otrzymali dar Ducha Świętego. Dopiero kiedy otrzymali ten dar Ducha, wystąpili publicznie, mogli głosić Jezusa jako Mesjasza. I w ten sposób mamy prawo przejść do chrześcijanina, który jest świadkiem Chrystusa, który jest świadkiem wiary. Dość łatwo praktykuje się mówienie, że trzeba dawać świadectwo wierze, modlitwie, świadectwo pobożności, świętości. Jest to słuszne, ale wydaje się, że istota tego powołania, tej tożsamości oznacza, że ten, który jest świadkiem, on żyje z wiary. Nie tylko pewną wiedzę pojął, nie tylko zrozumiał to, co mu się przydarzyło, nie tylko przekazuje na sposób wiedzy, nauczania, ale on żyje. I stąd to określenie świadek jest dość dobrym określeniem tożsamości chrześcijańskiej. To jest ten, który żyje z Chrystusem, który żyje z wiary, którego życie jest odblaskiem, przejawem, promieniowaniem bycia blisko Chrystusa. Idąc krok dalej, zauważmy, że bierzmowani, którzy są pytani w czasie obrzędu przez biskupa, odpowiadają: pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. To jest określenie świadectwa, tam literalnie nie pojawia się, chcemy być świadkami, ale to jest funkcja, powołanie, to jest urząd świadka. Pragniemy, aby Duch Święty, którego trzymamy, uczynił nas mężnymi wyznawcami Chrystusa. A zatem składanie świadectwa chrześcijańskiego nie wyrasta tylko z dobrej woli, z największej ofiarności, z największego poświęcenia. Jest wyrazem współpracy, poddania się, prowadzenia przez Bożego Ducha. I konkludując, świadectwo możemy składać i słowem, gdy mówimy o Chrystusie, dzielimy się swoim doświadczeniem wiary, i życiem, kiedy nasze decyzje na styl życia, hierarchia wartości wyrażają chrześcijańską wiarę i najpełniejsze świadectwo to jest męczeństwo. Kiedy to, co jest najcenniejszym dobrem naturalnym, jakie mamy, życie, oddajemy ze względu na wierność Chrystusowi, na miłość do Chrystusa. W takim największym znaczeniu świadkiem był sam Jezus.
był wierny woli Ojca, posłannictwu Ojca, przyjętej misji do końca. Był wiernym świadkiem. Tak jak Księga Apokalipsy w pierwszym rozdziale mówi o Jezusie, świadek wierny i prawdomówny. My jesteśmy tymi, którzy naśladują, włączają się w świadectwo Chrystusa. Tak jak Szczepan, pierwszy męczennik, tak jak święty Paweł i tak jak ileś generacji, które nas poprzedziło i współcześni, którzy tego od nas oczekują. Bycia świadkami wiary, bycia świadkami Chrystusa. Baedeker, Porta Fidei.